Pierwszym wyzwaniem Kościoła i zarazem racją jego istnienia jest ewangelizacja. Jeżeli poznaliśmy Jezusa i mamy z Nim relację, to nie możemy tego zatrzymać tylko dla siebie. Trzeba się podzielić Jezusem z innymi. To jest dobra nowina, którą należy głosić. Cały Kościół jest misyjny i wymaga ewangelizacji. Do wewnątrz ma być stale ewangelizowany i na zewnątrz ma być stale w misji. To jest dzieło Ducha Świętego. Potrzeba otwarcia, by z Nim współpracować. Biorąc pod uwagę dobro ewangelizacji, serdecznie zapraszamy wszystkie ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia na Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Ewangelizacyjnych, który odbędzie się w Kaliszu, w Wyższym Seminarium Duchownym 23 września. Podczas tego wydarzenia Słowo Boże będzie głosił ksiądz biskup Damian Bryl, nasz pasterz. Pragniemy zjednoczyć się na modlitwie, pragniemy bliżej poznać, aby budować jedność w dziełach, do których Pan nas powołuje. W spotkaniu mogą uczestniczyć także całe wspólnoty oraz osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, związane i czy zainteresowane ewangelizacją. Serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie nowaewangelizacja.org.pl. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.